Siódma rano. Łapta, łapta, nie siedź ta w domu. Dobry. Rzuca coś, daje? Nic? Bursztynu nie daje. Co? Ryb chyba też nie. Jakby się ktoś zastanawiał, czy warto przyjechać, to dla samego szumu warto. Ptaszyska na pozycjach. Zaczynamy im. Te malutkie w koło to są kierze. Jest tego normalnie miliardy w tych śmieciach, w których grzebie moja bratka. A to obok to jest krewetka. Krewetki też jest bardzo dużo. Ta akurat jest mała. Bywają 2-3 razy większe. Mamy za 10.11. Wyniki pierwszej tury są takie, że nałowiłem kupę zielska. Wodnik szuwarek już też zamarza. Więc zbieramy się pomalutku. Pierwsza strata sprzętu. Straciłem blachę. W jaki sposób? O tym pogadamy później. 12 w samo południe. Zaczynamy drugą turę. Od rana nic nie wyszło. Próbujemy nowej metody na leniwca. Wojtek już w gotowości. Natura nam dała podpórki. Możesz być w adidaskach. Najważniejsze to dobrze się ustawić i wykorzystać, co dała natura. Mieli dzisiaj jak szalone. Czas i pora złapać trochę siły. Młody w krewetki, młoda w kopyta. My z żoną, miętusowe marzenie. Ten miętus to tak chodzi za mną jakoś. Jeszcze chwila. Skończy się zakaz. Jak straciłem przynętę, ani nie urwałem, ani o nic nie zaczepiłem. Po prostu agrafki do szybkiej wymiany przynęt. Tak zwane świńskie ogonki. Szczerze mówiąc, straciłem już tak dwie blaszki u siebie na stawie, więc jakoś tam odzyskałem. Ta, którą straciłem dzisiaj, była trzecia i ostatnia, jeżeli chodzi o te agrafki. Te świńskie ogonki to się tylko do jednego nadają. Żona pyta, czemu zapierdalamy na Mikoszewo. Dlatego, bo są tam patyki, glony, śmieci, robactwo, bursztyny, ptaki, spokojna woda i w tym wszystkim pewnie ryby. Dlaczego nikt nie lubi Mikoszewa? Bo do plaży jest 800 metrów przez góry i doły po piachu, przez las. Bo nie ma tutaj o tej porze roku ani kebaba, ani pizzy, ani żadnego innego czynnego baru. A potem jeszcze dostajecie 800 metrów do miejscówki przez plażę, po piachu. Za to jest tu największa plaża w Polsce, jeżeli nie w Europie. Najszersza bynajmniej. Tonący brzytwy się chwyta, szczególnie taki tonący w morzu. Więc wykorzystujemy wszystkie możliwe patenty we wszystkie strony. W tym wypadku łowienie wieczorno-nocne na leniwca, bo już aktywne mocno było. Do tego na skoczki, na hak założyłem po 3 kiełże. Na jedną wędkę, na drugą wędkę założyłem krewetkę. Legalne, nielegalne, nie wiem, ale robimy co możemy. Na bezrybiu i rak ryba, jak to mówią. Ciśniemy dalej. Pokażę wam, jak wygląda szukanie bursztynów z lampą UV. Miejscowi mają takie lampy, tylko 10 razy silniejsze. Nazywają to opałka. A teraz patrzcie. Pokaż, Wojtek. Masz rękawiczki czarne? Tak wygląda bursztyn w świetle UV. Zobaczcie, tak wygląda w normalnym świetle. Wiki, zgaś lampkę. I macie UV-kę. No nie idzie tego przegapić. Bursztynki. No weź, Wojtuś. Masz?
czasami w tej całej stercie tego bałaganu świeci coś, co wygląda jak perła, a nie bursztyn. I w rzeczywistości przyświeć UV-ką, patrzcie, a w rzeczywistości to jest zwykły plastikowy biały koralik. Koniec trzeciego starcia na dzisiaj. Zrobiło się na tyle późno, że niby latarki mamy, ale jest zimno, zaczyna padać. Także dzisiaj zrobiliśmy co mogliśmy. A teraz 800 metrów przez piach, 800 metrów przez las i w samochodzie. Kiedy wszyscy są gotowi, już pomarzli i chcą iść do domu, to żonie zapiął się bursztynowy szwendacz i grzebie jak kura. Granatem nie oderwiecie, żeby nie wiem co. Norma musi być wyłażona, śmieć musi być przegarnięty. 40 minut później. Cała masa drobnic. Nie.